Szóstka po remoncie. Jakieś nowe zmiany były wprowadzane. Proszę. Lampy LED. W jednej lampie 16 diod. Z przodu i z tyłu. Nowe lampy są także tutaj wstawione. Te stopu i innych tam chuj mój dzikich węży. Nowa felga założona, pełna. Bo po prostu tamte felgi, które mają takie falowania, to po prostu pękały na śrubach. Tutaj też lampy z dachu są zostały zdjęte, ponieważ za mocno by świeciły w maskę. Kolejna zauważalna rzecz to filtr powietrza wychodzący z maski. No bo nie powiem, no klapki tutaj jako tako nie ma, no to trzeba sobie jakoś radzić. No przedtem to trzeba było wykręcać tutaj ten grill i się bawić. A teraz to, no fakt faktem, na 130 motogodzin będzie trzeba czyścić filtr, ale za to szybszy dostęp. O. Tutaj. Jak można też zauważyć, jest trochę szerszy na przednich kołach. A to dlatego, że został poszerzony. Kuźwa. Tutaj gdzieś? Czy coś takiego? Dobra. Czas przepalić maszynerię. A i zapomniałem dodać. Może wyjdę sobie. Jak widać, klapka, co by nie padało, do tłumika. O, w końcu w moim królestwie. Można tutaj zauważyć, że jest tutaj dorobiona tak jakby kolejna kostka przednia. I a to ze względu na to, że po prostu nie ma już miejsca na dodatkowe światło. Dobra. Do szpitalenia maszynę trzeba palić. No to odpalamy. A zapomniałem też dodać, że wzmacniacz momentu został zrobiony w taki sposób, bo po prostu jak są taczki od wzmacniacza momentu, to po prostu one się ślizgały. No i tak dlatego tak płynnie mi wchodził zając. A teraz to jest po prostu kurde szarpnięcie, tak jak powinno być. A zresztą mogę nawet pokazać. A i pokaż też, bo
Jak przed remontem, jak skręcałem mocno w lewo, praktycznie do oporu, to waliłem przednim lewym kołem o koszyk od przedniego mostu. Teraz już nie walę. Zapomniałem jeszcze dodać, że linka gazu nożnego została przedłużona, bo przedtem, jak dawałem gazu do oporu, to musiałem aż lewą częścią stopy po prostu tutaj aż wmiatać w podłogę. Dobra, pokażę może, jak się wszystkie lampy, kuźwa, świecą. O, tutaj w kabinie, o kurwa. Troszkę mniejsze obroty dam i teraz sobie popatrzymy. Jak widać, ledy napieprzałem jak głupie. No te lampy tutaj, no to tak średnio bym powiedział. I z tyłu po prostu bajka, no. Teraz ze spokojem można robić w polu w nocy. Dobra. No to wszystko, co tutaj było zrobione w tym ciągniku. Dobrze mówię? Jo, wszystko.